Satnam, good evening. Już jesteśmy live? Tak, tak, już jesteśmy live. Więc satnam wszystkim live'owiczom. Przedstawiam wszemi wobec Violetta Diamond Heart. I Tomasz Wiński z Warszawy. Tak? Będziemy się widzieć, będziemy rozmawiać dzisiaj o czym? O pieniądzach. O pieniądzach, o kundalini jodze, o pieniądzach, o szczęściu i jak to wszystko się manifestuje razem, korzystając z tych wszystkich technik i z kundalini jogi, i ty jako mistrz kundalini jogi, jako astrolog, jako biznesmen. Mistrz może kiedyś, tak. No nie? Ale ty napisałaś bardzo tak podstępnie na swoim profilu facebookowym, że będziemy mówić o obfitości wewnętrznej. Więc jeśli kogoś przypadkiem interesuje obfitość zewnętrzna, to nie jest ten film, więc będziemy mówić o obfitości wewnętrznej. Obfitości wewnętrznej. Ale jak jesteś, przepraszam, ale jak jesteś szczęśliwy w środku, to na zewnątrz też ci się manifestuje. Mhm. Tak? I manifestuje się we wszystkich sposobach. I masz i zdrowie, i szczęście, i pieniądze, i dobry związek. Mhm. Tak? Bo co to jest właśnie obfitość wewnętrzna? Bo czasami znamy takie osoby, wszyscy znamy takich ludzi, którzy mają tą obfitość zewnętrzną. Satna Małgosia! widzę. Małgosia z Polski. Aha, cześć Małgoś. Znamy takich ludzi, którzy mają obfitość zewnętrzną, ale to wcale nie znaczy, że mają obfitość wewnętrzną. Rozumiesz? Bo na zewnątrz mają dużo, tak? Czyli co? Bo tak naprawdę kluczem jest ta obfitość wewnętrzna. To wewnętrzne szczęście, czy wewnętrzne prosperity, czyli po prostu wewnętrzny stan umysłu. Błogostanu. Ja to lubię. Lubię to określać takim, no po angielsku to tak fajnie brzmi, ten juiciness, czyli ta soczystość taka, mm-hmm. Tak? Soczystość życia. Wtedy, kiedy te soki, ta energia przez nas przepływa, a ja tak lubię, wtedy co? Nasza promienność wyrasta, promieniejemy na zewnątrz, tak? Jak zawsze opowiadam na swoich zajęciach, że że jak chodzimy ulicą, to widać ludzi, którzy są szczęśliwi i widać tych, którzy są nie za bardzo zadowoleni z życia. I nieważne, co oni mają na sobie ubrane, czy jakimi furami jeżdżą, tak? Mm-hmm. Czy jaką komórę mają. Niejaką mają obfitość zewnętrzną. Niejaką zewnętrzną, tylko to ze środka właściwie wynika, tak? I to widać. To widać na zewnątrz. A jak ktoś jest wyczulony, tak? Tak jak no, ty, czy ja, czy wielu innych pracujących z energią, czy uzdrowicieli, to wtedy widać. Jak przychodzi do ciebie klient, to ty widzisz. Mhm. A po czym poznajesz na ulicy, że ktoś jest szczęśliwy? Bo oczy ma radosne. No właśnie. Ja to mówię zawsze, jak mamy fan w życiu, tak. Ja lubię fan. Jak mamy w życiu fan, jak jest nam fajnie, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Tak? A jeśli masz w życiu, masz ciągle jakieś problemy, ciągle coś jest nie tak, jeżeli nie czerpiesz tej radości, tego fanu w życiu, to znaczy, że gdzieś w pewnym momencie skręciłeś nie tu, gdzie trzeba. Nie w tą ścieżkę. No. Nie w tą ścieżkę. I to jest jakby barometr tego, prosperity. No tak. No ale teraz na przykład przychodzi tak do ciebie, bo ty specjalizujesz się w warsztatach kundalini jogi na prosperity. Mhm. Ja teraz też się za to zabrałam, bo mówię już tak już. Nawiasem mówiąc, polecam warsztaty. Tak, bo teraz już się wypełniło witalność i stres, z tym było dużo pracy w zeszłym roku, otwierania czakry serca, otwierania się na miłość do siebie przede wszystkim, tak? No i teraz przyszła kolejna obfitość. A że ja lubię celebrować życie i ci, co mnie znają, to doskonale sobie zdają z tego sprawę, że ze mną zawsze jest wielki fan. Ja ją znam, tak. Tak. I o to chodzi. I teraz, żeby właśnie ta obfitość, ta promienność też manifestowała się, no, wokół. Mhm.
tak? To ja chcę pieniądze, ja chcę mieć dom, samochód fajny mam, zdrowie mam, bo było. Zawsze się mnie pytają, a co ja robię, że ja tak dobrze wyglądam? Ja mówię, no ja co robię? Celebruję życie, no. A przy okazji, tak, nasza kundalini yoga, ja uważam, że najlepsza technika, jaka jest, przynajmniej dla mnie, tam, gdzie byłam i od czasu, pamiętam, jak pierwszy raz poszłam na zajęcia kundalini jogi, to od razu wiedziałam, że to jest to. Mimo tego, że wcześniej pracowałam z innymi technikami jogi, z hatha, jogą winiasą i tak dalej, wyłączyło się. Uciekło, tak, i z uzdrowicielami, i z Peru, i z... Skąd te moje ruskie byli? Z Altaju, z szamanami przeróżnymi i się okazało, że jak poszłam na sesję kundalini jogi, to po tych 5 minutach wiedziałam, że to jest to. A dla Ciebie jak to się zamanifestowało? Kiedy Ty zapoznałeś się z kundalini jogą? Ja już nawet nie pamiętam, kiedy to było dokładnie. 10 lat temu, 11 lat temu. To jest tak, ja to zawsze mówię na warsztatach, bo to tak jest, że kundalini yoga to jest taka czerwona pigułka. A jak z Matrixa, tak? Tak, jak z Matrixa. Dostajesz do wyboru niebieską i czerwoną pigułkę, tak? I masz... I teraz tak, jeśli wybierzesz czerwoną pigułkę, to znaczy, że praktykujesz, tak? Że jesteś tym, że Ci się to podoba i zobaczysz, dokąd pobiegł królik. A jeśli to jest tak, jak ludzie przychodzą na zajęcia kundalini jogi i na przykład po 2-3 miesiącach znikają. A to tak. Znaczy, że wzięli niebieską pigułkę i wracają z powrotem do swojego życia. Tak, u mnie też się zdarza, ja takich ludzi tak, no, tak nazywam satelity, że pojawiają się, znikają. Ale to też jest fajnie, bo przychodzą, oni wiedzą, że coś dostali. Jakiś taki, ja to zawsze nazywam, dostali taki diamencik. I gdzieś to ziarenko zostało zasiane i potem przychodzi taki moment, że ono zaczyna kiełkować i oni wracają, bo wiesz co, wtedy ty powiedziałaś tak i tak, zadziało się dla mnie, doświadczyłam, czy doświadczyłem tego i tego i teraz mi zaczęło brakować, ja teraz jestem gotowa, czy gotowy na to, żeby pójść dalej tą drogą. Kundalini yoga nie jest łatwą ścieżką, tak? No bo nie jest łatwa, kiedy większość zajęć mamy czasu mamy oczy zamknięte. W ogóle yoga to nie jest łatwa ścieżka, kundalini yoga tym bardziej. Yoga to jest domena, astrologicznie mówiąc, Saturna, ponieważ yoga wymaga dyscypliny i pracy i dedykacji, tak? Wymaga codziennej praktyki. No codziennej praktyki, tak. No i to tak samo jak musi, wstajemy rano, budzimy się i trzeba iść do toalety. Więc oczyszczamy nasze ciało fizyczne. A kiedy praktykujemy codziennie rano, tak, naszą... Robisz, tak? Na pewno robisz, tak. Ja teraz robię online klasy, więc codziennie rano jesteśmy, praktykujemy i... Polecam, Viola robi codziennie online zajęcia jogi kundalini. Mhm. I codziennie oczyszczamy swoją podświadomość, bo to o to chodzi. Wstajemy rano i pierwszy wdech, jaki bierzemy, to co? To jest wdzięczność w ogóle za to, że się obudziliśmy. Że dostaliśmy kolejny dzień nowego życia. To, o czym mówi Yogi Bhajan, jak budzimy się, dbamy o swoje ciało fizyczne, myjemy zęby, myjemy się, ubieramy, zakładamy czystą koszulę na grzbiet, ale też musimy zadbać o umysł, tak? O higienę umysłu. No. Ale wróćmy do obfitości. No tak. Tak, co to z tą obfitością? Bo to, co w jodze kundalini mnie was zafascynowało, to, że jest ogromna ilość technik, też między innymi, poza innymi technikami, jest między innymi na prosperity. Tych medytacji, czy krii, czy praktyk na prosperity jest tyle, że to w ogóle trudno jest w jednym życiu to wszystko ogarnąć, tak, przerobić. Po naszemu. Tak. A te techniki działają tak, że no często widać od razu efekty. Widać. Jak zrobimy dzisiaj taką medytację, po prostu na pieniądze, gdzie, no jeśli ją robić regularnie, codziennie, to nie ma siły. Nie ma siły, pieniądze zaczną się pojawiać. Czy one potem zostaną w naszym życiu, czy pójdą sobie dalej? Czy przepłyną? Tak, to już jest inna sprawa, o tym możemy też porozmawiać. Natomiast generalnie te techniki od razu działają. I ja miałem tak, pamiętam, że na początku byłem strasznie tym zafascynowany.
Trzaskałeś? I trzaskałem prawie wszystko, co mi wpadło w rękę, tak? Było tak, że straciłem pracę i po 5 godzin dziennie. Tak, serio? Po 5 godzin Matko. Dziennie, jak to mówię, trzepałem te techniki na Prosperity. I no, to był taki okres, 5 godzin dziennie nie polecam, to jest przesada. We wszystkim należy zachować umiar, tak? Ale byłem strasznie tym zafascynowany. I rzeczywiście było tak, że ta zewnętrzna obfitość, ona się pojawiała. Pojawiała, ale pojawiała się i znikała. Pojawiała się i znikała. I był też taki moment, że wokół mnie ludzie nagle zaczęli dobrze prosperować. Nie, był to taki moment, kiedy nie do końca wiedziałem, jak tą energię zatrzymać. Utrzymać. O co być, z tym chodzi? Jak tak. być tym kontenerem, tak? Mm-hmm. Tym pojemnikiem dla tej energii, którą tworzymy. I dlatego też rozdawałeś w koło i ludzie, którzy byli wokół ciebie, tak, świadomie czy nieświadomie, oni mm-hmm. odbierali to, znaczy się, no, tak, mm-hmm. pobierali to i im się manifestowało. Mm-hmm. A ty sobie myślisz, what the heck, nie? Oni mają, a ja nie, to jak to jest? Tak, także ważne jest, natomiast co to w ogóle jest tak naprawdę z prosperity? Bo ja zawsze mówię, że to jest stan umysłu. No tak, tak naprawdę. Przechodzimy po jakimś tam okresie praktyki, jeżeli w końcu dochodzisz do takiego momentu, że to już jest taki konstant stan umysłu. Ciągły. Niezależnie od tego, co się dzieje w twoim życiu, ty jesteś spokojny, tak? I masz to uczucie właśnie zadowolenia, to uczucie radości i po prostu promieniujesz tym. I, i po prostu no, nie ma siły. W pewnym momencie dochodzisz do takiego, możesz dojść do takiego momentu, kiedy no okej, są różne sytuacje, czasem jest więcej z tej zewnętrznej obfitości, czasem mniej, ale jest pewien konstans. Nie martwi cię to. Tak, że ojej, co jest, tak, teraz nie ma? Stracę pracę, no to będzie inna praca, coś. No dobra, a na przykład jaką medytację ty byś polecał? Bo ja akurat w tej chwili podczas naszej porannej jogi, to ja robię trzyminutowe medytacje na prosperity, na obfitość, na abundance, tak, po to, żeby bo myśmy zaczęli 2 stycznia i teraz już mamy 37 dzień, więc prawie jesteśmy u końca naszej 40-dniowej praktyki, tej serii. Tak, i po 3 minuty jedną po jednej z. Mhm. Czyli to jest na ciało subtelne, wciąganie dużo prany, dużo powietrza do siebie i wzmacnianie naszej aury, aureoli, oczyszczanie naszego pola karmicznego, tak? No potem jest ta druga nasza, którą pokażemy dzisiaj, tak? Mm-hmm. Na Prosperity za chwilę. Pokażemy, to się nazywa Tantric Har, tak. Ale Jola to nazywa tantryczne jajo. Nie, tak? Nie, ja nazywam złote jajo. Złote jajo. Ja nazywam złote jajo. Wyjaśnimy potem dlaczego. Może nie. No, tak, i potem właśnie taka, bo jedna i druga są takie, one są dosyć męskie. Jak ja zaczęłam, jak zaczęliśmy je praktykować, to ta właśnie, ta na to wzmocnienie ciała subtelnego i ta, którą teraz zrobimy, to jest takie dla mnie, w moim mniemaniu, to one są takie bardzo takie męskie, no nie? Także dużo pary, dużo mocy, a trzecia, ta muzyka, którą ja dobrałam, jest taka bardzo taka, no taka subtelna, taka kobieca, tak jak woda się przelewa, wiesz, z tej fontanny, czy wytryska i ja to zawsze tak czuję i właśnie robimy tamte po 3 minuty, a tą 6, żeby zbalansować, bo w naszym życiu musi być balans, tak? Każdy z nas ma tą żeńską część i męską, tak? I bez względu na to, czy ja jestem kobieta, czy i ty mężczyzna, kiedy składamy ręce razem, wtedy jest balans. Ja też mam żeńską część, żeby nie było. Tak? I balansujemy. Pytałaś o to, co bym polecał, tak, prawda? Co byś polecał ty? Więc generalnie polecam cokolwiek. Tak? Bo no, ci ludzie, co ta grupa, która z tobą robi ten 37 dzień już, no to jest w ogóle niesamowite, bo to jest w ogóle najważniejsze jest, żeby od czegoś zacząć. Tak, w ogóle. Żeby po prostu wziąć, jak to się
mówi po angielsku commitment, wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoją prosperity, za swoją obfitość. W swoje ręce. Tak, w swoje ręce, bo tak naprawdę nas przyzwyczajono w tym naszym społeczeństwie, w epoce ryb, że za nasze życie, za to, co mamy, odpowiadają nasi rodzice, społeczeństwo, rząd, nie wiem, kościół, szkoła, wychowanie. To jest bzdura. Tak naprawdę za to, co mamy, odpowiadamy tylko i wyłącznie sami. Dopóki jakby nie weźmiemy sami za to odpowiedzialności, to będziemy, no to nic się nie zmieni w naszym życiu. Ja zawsze mówię, że jesteśmy tak jak ten chomik w tym kółku. Zapierdzielamy cały czas, tak, w tym swoim i już jesteśmy tak zmęczeni tym, co mamy w koło, że nie wiemy, jak nawet się zatrzymać w tym pędzie emocjonalnym i tym, że obwiniamy kogoś, że nam ktoś coś zrobił, albo że byliśmy wychowani tu, gdzie, tam, gdzie byliśmy, tak jak mówiłeś wcześniej, tak, to zwalanie winy na kogoś innego. A jak sobie powiemy stop, wtedy, zanim życie nas zatrzyma, prawda? Bo czasami jest tak, że trafiają nam się jakieś choroby, jakieś przypadki, wypadki i wtedy mamy tak jakby z góry narzucone, że musimy się zatrzymać. No tak, bo góra nam próbuje dawać znaki. Słuchaj, człowieku, ogarnij się wreszcie, zrób coś z sobą, tak? Po prostu weź odpowiedzialność, tak? No. Za siebie. I takie 40 dni to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności, tak? Ważne, że w ogóle ktoś jest w stanie codziennie rano wstać i codziennie robić chociażby te kilka minut praktyki. A potem oczywiście można, potem jak to już jest częścią naszego życia, no to bardzo dobrze, wtedy można dobrać jakąś praktykę do człowieka, bo każdy ma, wiadomo, każdy z nas jest trochę inny, tak. Można oczywiście tłuc wszystkie praktyki po kolei, aż wreszcie nam się uda i coś tutaj się zaklika w głowie, zmieni nam się schemat, ale czasami no, dobrze jest iść do nauczyciela i poradzić się. Tak, no bo to jest takie szukanie dziury w całym, tak? Szukamy na internecie, na tych YouTube'ach i tak dalej, jest mnóstwo i medytacji, i zestawów ćwiczeń i tak dalej, tak? I można sobie wybrać, co się chce. Miałam raz taką klientkę, która przyszła i mówi, a bo ja codziennie robię coś innego i w ogóle już robię dawno, a teraz mi się zrobił bałagan i ratuj. Ja mówię, no ale po co codziennie coś innego? Albo robię i tak nic nie pomaga. No tak, no bo to nie jest właściwie dobrana praktyka, tak? Albo no trzeba, ja zawsze uważam, że tak, trzeba znaleźć odpowiedniego nauczyciela, taki, który będzie z tobą rezonował, ale też taki, który ociąsa ci troszeczkę te jak to się mówi, rogi. Mhm. Tak, bo to nie jest wszystko tak, że tak, pięknie, ładnie, tylko no trzeba jakby stanąć do tej swojej w siebie, do siebie i powiedzieć, okej, to ja jestem, tutaj jest moje światło, ale tutaj jest też mój cień, tak? Bo my z reguły staramy się tego naszego cienia, tego powiedzmy zła, ciemności nie widzieć. No tak, że jesteśmy, że każdy jesteśmy uważa, super, że jest dobry, tak, że jesteśmy, tak. A tutaj wcale nie o to chodzi. W Kundalini Jodze jest właśnie też, mamy to, żeby przejść na tą drugą, znaczy nie przejść, tylko żeby zobaczyć. Okej, pojawiło się mi to i to, tak? Taki schemat i teraz co ja z nim mogę zrobić. I do tego dobieramy odpowiednią medytację. Tak. Bo jeszcze chcę powiedzieć, bo ja tutaj może niektórych z was przestraszyłem tymi 5 godzin dziennie, te wszystkie techniki. To nie jest tak, że każdy musi tyle ćwiczyć. No nie, tak? Nawet ja bym nie chciała, daj spokój. Ja byłem bardzo oporny. Ja musiałem ileś lat ćwiczyć, zanim w ogóle coś zaczęło się zmieniać. Aha. I zanim w ogóle zawsze się śmiałem z ludzi, mówią po jakiejś tam medytacji, o ja to czułem to, ja czułem tamto, ja nigdy nic nie czułem. I tak naprawdę zajęło mi wiele lat, żeby i takiej rzeczywiście jogi od podstaw, no, żeby w ogóle zacząć jakieś na jakimś subtelniejszym poziomie percepcji być. Także są ludzie, którym dużo nie potrzeba, oprócz
dyscypliny. Właśnie, bo to jest to wyszkolenie się w tym codziennym, jakiejś takiej codziennej rutynie. Tak? Mhm. U nas w Kundalini Jodze, czy w ogóle w technikach jogi, poranna praktyka nazywa się sadana. Mhm. Tak? I to jest ten moment, kiedy my siadamy sami ze sobą, czy w grupie, tak, i praktykujemy co? Odczuwanie siebie, rozciąganie naszego ciała, oczyszczanie naszych czakr świadomie. Mhm. Tak? Kundalini joga jest jogą świadomości. I wszystko to, co robimy, ma sens. To, w jaki sposób ćwiczymy, w jaki sposób mamy ustawione ciało, tak, nasze trójkąty i tak dalej, w jaki sposób mamy, są mudry, tak, co one robią, do czego one służą. A jak ktoś lubi, to jeszcze mantry? Mantry, och, ja uwielbiam. Medytacje. Ja uwielbiam mantry, uwielbiam śpiewane mantry. One dla mnie, to puch, wychodzi wszystko tak cudownie. Wtedy, kiedy dobiorę do siebie odpowiednią mantrę i jeszcze wykonawcę i cały ten przepływ, tak, to jeszcze mantry, do tego fokus i bandy, czyli te zamknięcia, tak? I w ogóle to jest tak, że mamy jakąś medytację, czy mamy jakąś kriję i możemy ją też robić na różny sposób. Ona może być bardzo dynamiczna, tak? Możemy ją robić bardzo energicznie, możemy się przy niej spocić, a możemy ją też robić tak, że będziemy płynąć, że będzie to delikatnie. Tak. Na różne sposoby. Tak, dlatego na przykład przy tej porannej naszej praktyce przez 40 dni robimy dokładnie to samo, ale każdy dzień jest całkowicie inny. I teraz, kiedy my rzeczywiście wstawimy się, zdyscyplinujemy do tego, że będziemy to robić, wtedy możemy zauważyć, jak my sami zmieniamy się każdego dnia. Dlaczego 40 dni? Bo może nie wszyscy wiedzą. A no właśnie, 40 dni potrzeba, to jest minimalny okres czasu, żeby dokonały się zmiany na poziomie umysłu, na poziomie komórek mózgowych, żeby jakby rozbić schemat, który jest w naszej głowie, schemat psychiczny. Mnie to kiedyś tak tłumaczył jeden z nauczycieli moich kundalini jogi, że jakby nasz mózg jest podzielony na 40 części. I codziennie rano budzimy się, jakby przeskakujemy na kolejny, tak? Że potrzeba 40 dób, 40 dni, żeby w pełni jakby przepracować wszystkie nasze szare komórki, tak? Ale te 40 dni, jak sobie wrzucicie w Google, to się pojawia w różnych tradycjach, w różnych technikach. No tak, no tak. Jezus też głodował na pustyni, tak? Czy medytował, głodował na pustyni 40 dni, Budda też tak samo, tamten Mohamed i tak dalej, to każdy, w każdej religii jest 40 dni. Nasz Adwent też trwa 40, Adwent czy Post, jedno z nich, ja teraz nie wiem dokładnie, które, ale też jest 40 dni i za tym wszystkim jest ogromna mądrość i technologia, tak? Kundalini yoga jest technologią. Taką, ja to się śmiałam kiedyś, ja mówię, poszłam sobie poćwiczyć, a okazało się, że studiuję wszystko, i wszechświat, i planety, i żywienie, i mantry, tak, i śpiewanie, wszystko tu, jak nasze ciało pracuje, jak pracuje układ rozrodczy, mózg i tak dalej, wszystko po prostu. Yoga kundalini, w ogóle yoga, to jest technologia, która się rozwijała przynajmniej 5000 lat. Przynajmniej takie są wykopaliska i takie są archeologiczne potwierdzenia na to. Wyobraźcie sobie, i to było metodą prób i błędów. Wyobraźcie sobie takiego jogina, który siedział w jaskini i na przykład przez rok czasu oddychał tylko lewą dziurką i zrozumiał w końcu... Po co? Po co. Drugi rok oddychał przez prawą dziurkę. Aż poczuł po co, tak? A potem w ogóle przestał oddychać na przykład. Tacy byli. Brytyjczycy robili doświadczenia z joginami, zamykali ich na przykład w skrzyniach, zakopywali w ziemi i ten jogin mówił, odkopcie mnie za na przykład 2 miesiące, dokładnie o tej godzinie. I tak oni było. Go odkopywali i on żył. Tak, i on żył, tak. Była taka historia z takim joginem, który został zamurowany w jaskini i po kilku miesiącach, jak go tam odmurowali, okazało się, że brakowało mu kawałka stopy, bo po prostu tam były jakieś mikroorganizmy, beztlenowce w tej jaskini, które mu zjadły. Tak, zjadłem mu kawałek stopy. No ale zostawmy. W dzisiejszych czasach nie musimy iść do jaskini. W dzisiejszych czasach
Całe szczęście. Bo ja nie lubię czasach... jaskini. Ja lubię luksus. Ja jednak jestem, wiesz, taka, no. Tak. Jeśli ktoś w epoce wodnika będzie chciał uciec do jaskini, to nie tędy droga. W epoce wodnika jesteśmy tu i teraz, żyjemy w społeczeństwie, mamy rodzinę, mamy pracę. Absolutnie. I jednocześnie rozwijamy się duchowo, jest to trudniejsze. Jest trudniejsze i właśnie Kundalini Yogi Bhajan mówił o tym, że Kundalini Yoga jest dla, ja nie wiem jak to po naszemu po polsku, for the householder, czyli co? Pod tego, co utrzymuje dom. Dla, ja bym to przetłumaczył nie dosłownie jako no, gospodyni domowa, ale dla normalnych ludzi. Dla normalnych ludzi, którzy normalnie pracują, którzy mają nie normalne... Nie dla mnichów w każdym razie. No nie, tak. To on mówił, że jak robisz kundalini jogę, to you do not to be celibate. Mhm. O ja. To może dlatego czuję tak tą wiosnę. Budzą się soki. No tak niedługo wiosna. I teraz jest czas na to, żeby zacząć przebudzać świadomie. Kundalini się budzi, słyszycie? Tutaj w Richmond Park Kundalini słychać, słychać. Zapraszamy. Jutro zapraszam przy Richmond Gate. Będę o 7:30, umówiłem się ze znajomymi, będę biegał. Tu są w ogóle stada jeleni w Richmond Park, więc jeleni. Zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. W Richmond jest dużo jeleni. Deersów. Tak, tak, tak. No, super. A powiedz mi teraz, no bo tak, ty uczysz kundalini jogi, ja uczę kundalini jogi. Jaką ty, jako nauczyciel, masz z tego, co tobie to daje? Co mi to daje? No. Jak to powie... No, można zacząć z różnych stron odpowiadać na to pytanie. Yogi Bhajan powiedział, jeśli chcesz czegoś, w czymś osiągnąć mistrzostwo, czegoś rzeczywiście się nauczyć, tak? Coś zrozumieć, to musisz tego uczyć. Tak. Tak. A tak naprawdę też, no to... to jest fantastyczna karma. Służenie ludziom. Służenie ludziom, tak. Tak, bo yoga kundalini to nie jest do końca biznes. Oczywiście, no, jeżeli jest to jakaś działalność, gdzie coś dajesz ludziom, musi być wymiana energii, tak? Między nauczycielem a uczniem. Yogi Bhajan nawet kiedyś opowiada taką historię, gdzie specjalnie przed salą, przed wejściem na salę rozsypał kilka, trochę pieniędzy, rozsypał dolarów, żeby ludzie mieli za co wejść. Tak, bo oni mówili, że oni nie mają pieniędzy, więc oni nie przyjdą na jogę. Więc on kazał rozsypać te tam pensówki, czy co tam w tych Stanach tam było, tak? I powiedzieli, że muszą przyjść i zapłacić, żeby była ta wymiana energii. Ale co tobie to daje? Ale... ja bym powiedział, że... To jest jakby, to jest związane w ogóle z pryncypem, zasadami ery wodnika. Bo co jest najważniejsze w erze wodnika? Najważniejsza jest służba. Sewa. Żeby służyć. Tak. Służyć innym. Selfless service, tak? Czyli taki bezinteresownie, tak? Mhm. Bezinteresownie. I to chodzi bardziej o motywację, tak? Co jest twoją motywacją dla tego? Czy inspiracją? No to są dwie różne rzeczy. Motywacją do tego, tak. Bo jeżeli robisz jogę kundalini po to, żeby zarobić na tą obfitość zewnętrzną, to nie do końca o to chodzi. Ja tak uważam. Mamy jakieś komentarze? Nie wiem. Jak macie jakieś pytania, to możecie spokojnie pisać, jak mi się uda zobaczyć. Pozdrawiamy Małgosię, która się czuje bezpiecznie. Bo my sobie zaczęliśmy gawędzić i w ogóle zapomniałam, że to idzie na żywo. Więc jak macie jakieś pytania, to piszcie. A my w miarę możliwości odpowiemy i za chwilkę, za jakiś czas zrobimy naszą medytację razem, żeby tak tą energię podnieść. Bo my tutaj sobie gaworzymy, my już się znamy dosyć długo. Poznaliśmy się w kawiarni, która się nazywała jak? Zamknięte serce. Zamknięte serce. I Tomek mi robił swój horoskop. W ogóle ja polecam jego horoskopy, bo jak to się nazywa, ten, co...
co ja dzisiaj będę miała zrobione? Relokacje. Relokacje. A po co robimy relokacje? Zostawmy to, tak? Ale generalnie poznaliśmy się, to, bo to wszystko. Jest tak, nie temat dzisiejszej. Aha. Ja oczywiście polecam astrologię, bo ona pomaga w życiu. Może nam pokazać lepsze momenty, kiedy są momenty, które trzeba przeczekać. Czasem może nam podpowiedzieć, co zrobić. Są różne techniki, które można wykorzystać po to, dla prosperity też. Jak to kiedyś powiedziałem, co mi Wiola przypomniała dzisiaj. Kiedyś powiedziałem podobno, że astrolog, biedny astrolog, to jak to było? Nie, co to za, jeśli, jak to było? Biedny astrolog to kiepski astrolog. No tak, no tak bo naprawdę. Co to za astrolog, który nie potrafi sobie ustawić tego horoskopu w taki sposób, żeby do niego ta obfitość przyszła, tak? Bo tak? W tym horoskopie gdzieś są pieniądze, trzeba je tylko znaleźć w horoskopie. A poznaliśmy się, bo umówiliśmy się, ja robiłem konsultacje Wioli, rozmawialiśmy tak o związkach, o tak. relacjach partnerskich w jej horoskopie, a nomen omen, knajpa się nazywała Zamknięte serce. Nie, znaczy jakoś tak było. Broken heart, close heart, coś takiego. W każdym razie na szyldzie było takie czerwone serce i było za kratami. Ja mówię, no patrz, jeszcze mnie tutaj takie, matko boska, no nie? Ale no tak było, tak? I później gdzieś tam wyszło, że ja się na tym skoncentrowałam, właśnie te swoje techniki, czy techniki, nie techniki, tylko kryje, zaczęłam ustawiać w taki sposób, żeby, no, żeby była podróż poprzez czakrę serca i tak dalej, żeby zacząć się pomału, wiesz, otwierać, bo to też nie jest tak, że puch, wyszarpiesz wszystko i jest, tak? Tak jak niektórzy deklarują, że o, ja z ciebie ściągnę karmę. Ściągnę karmę? O. No tak deklarują, tak czy inaczej takie rzeczy robią. A tutaj właśnie tak pomaleńku, po troszeczku i tak dalej, nie? Poważnie zabrzmiało, ściągnę karmę, przestraszyłem. No nie bój się. No tak różne rzeczy różnie ludzie mówią, wiesz? Tak, ale to właśnie chodzi o tą dyscyplinę i jak to się mówi, to tą ciągłość. Tak, tak, konsekwencje. Dyscyplinę. No a ty, w jaki sposób sobie właśnie ustawiasz, bo tak, no jesteś, no uczysz kundalini jogi, jesteś horoskopiarzem, chciałam powiedzieć, przepraszam, astrologiem, tak? I dodatkowo jeszcze masz super pracę, nie? Tak sobie tam to wszystko, jak to zrobiłeś? To samo jakoś idzie. Ja wrócę do tego momentu, kiedy robiłem po te 5 godzin dziennie, czego nie polecam, ale w pewnym momencie tej mojej praktyki, trochę też z pomocą mojego wtedy nauczyciela, robiłem taką praktykę, że wreszcie coś tu przeskoczyło w głowie. Przeskoczyło i zacząłem powoli. To chodzi właśnie o ten stan umysłu. Chodzi o to, żeby osiągnąć ten stan umysłu, gdzie jesteś już happy. Gdzie jesteś już happy. I wtedy po prostu przyciągasz do siebie. Przyciągasz z kosmosu to, co ci potrzebne. A moją pracę na przykład, tą, którą, o której ty mówisz, to sobie ustawiłem astrologicznie. Nawet umowę o pracę podpisałem na dokładnym tranzycie Jowisza przez mój księżyc co do dnia, tak, żeby było śmieszniej. Także no, astrologia działa niesamowicie. Natomiast, tak jak mówiłem, ja musiałem dużo praktykować. Była też taka praktyka, którą robiłem 365 dni. Zaczynałem ją kilka razy, bo przerywałem, rzucałem ją tam jakoś. Raz ją przerwałem, bo po prostu się nawet rozchorowałem. Moje ciało nie wytrzymało i... Ale dlatego, że była tak ciężka do zrobienia, czy po prostu miałaś takie wewnętrzne jakieś blokady, ego się broniło? Być może. No w każdym razie udało mi się zrobić 365 dni. Dwa razy zrobiłem 365 dni. Będziemy tą praktykę, moi uczniowie znają, będziemy ją robić na Ukrainie w maju. To będzie taki, zapraszam,
na moją stronę facebookową, tam informacje są, ja będę też wrzucał. To jest taki intensywny kurs Maharidhi Siddhi Kriya. Przez tydzień będziemy tak robić 3 kriye dziennie i 9 medytacji. Mama mia. I jest 9 medytacji dla różnych aspektów naszego mózga, dla różnych aspektów związanych właśnie z prosperity. Aha. I chodzi o to właśnie, żeby zmienić ten nasz stan wewnętrzny, tak? Żeby zmienić naszą energię, nasze nastawienie. No wiesz. Ale to tak jest, bo na przykład ja po sobie widzę, że jak mam dzień taki, gdzie jestem wkurzona bardzo, że można mam by nadzieję, było... że to nie jest dzisiaj. Nie, dzisiaj jest okej. Ale jest tak, przychodzą takie dni, no kobiety mają trochę inaczej, bo to hormony i tak dalej, i tak dalej. Więc jak przychodzi taki dzień, że wszystko jest drażniące i wychodzi taka, no wychodzi agresja, wychodzi wszystko takie ble i człowiek niczego nie chce. Nikt z nas nie jest doskonały. Tak, i najchętniej to by się schował pod poduszkę czy kołdrę, żeby nigdzie nie iść, bo można przez przypadek kogoś skrzywdzić, a nie daj Boże, ktoś jeszcze coś będzie chciał. Tak, i wtedy zaczyna się wszystko walić na głowę, wszystko. Tak? To nie idzie dobrze, to nie idzie dobrze, to nie idzie dobrze, tamto i sobie myślisz, no matko bosko, no ile człowiek może znieść, tak? A przychodzi taki dzień, że o, znowu przyszło słońce. Mhm. I w środku wewnętrznie jest taka radość, no po prostu jest. Idę sobie tą ulicą i po prostu wszystko się dzieje. Każdy mówi, no to tamto, to siamto i zaczyna się wszystko pięknie układać. Tak, bo w nas w środku, we mnie w środku wtedy coś się zmieniło, że ja zaczynam inaczej promieniować i ludzie chcą się no właśnie, dzielić. Bo jaka jest twoja sytuacja, jaki jest twój stan wewnętrzny wtedy, kiedy masz kiepski dzień, a jaki jest twój stan wewnętrzny wtedy, kiedy jest właśnie tak fajnie? Czy to wszystko zależy od naszego otoczenia, czy zależy od nas samych? No od nas no samych, tak? Bo jest tak, że można, jak ja to mówię, jak jest mi źle, to czasami się zabiera, mówię, muszę się wyprowadzić na spacer, żeby wyjść z tego otoczenia, w którym, no tak, wyjść z tego otoczenia, w którym jestem, chociażby na dwór, chociażby do parku. U nas tam niedaleko mamy taki cedr i tam zawsze sobie chodzimy, siadamy, no niesamowitą na moc. Tak, no żeby wyjść z tej energii, która tam jest, zastała, poruszać tym ciałem i okazuje się, że ta powłoka tej ciemności, tego zniechęcenia, czy lenistwa, czy złości, ona odchodzi. Bo zmieniliśmy przestrzeń, w której przebywamy, tak? To jest, to zapchał się jakiś kanał. I teraz, kiedy praktykujemy, kiedy robimy jakieś ćwiczenia, tak, ukierunkowaną kriję, albo nawet czy pójdziemy pobiegać, tak? Bo nawet biegając można korzystać z mantry, tak? Tak, satnam, dokładnie. Satnam, Waheguru, Satanama, Satanama. Ja akurat śpiewam Waheguru. Waheguru? Tak, Waheguru. No. Mentalnie sobie powtarzam. I to mi pomaga też rytm oddychania. Rytm. Tak, dokładnie. Otrzymać. Ja miałem kiedyś, mam takiego przyjaciela, kolegę, który kiedyś, on w ogóle nie ma nic wspólnego z jogą, na odwrót. Kiedyś mi powiedział tak, Tomek, bo ja wiem, że jak wysyłam dobrą energię w kosmos, to ona do mnie wraca. To był typ takiego człowieka, to jest typ takiego człowieka sukcesu, tak? Któremu wszystko się tam w życiu udaje. I to jego taka życiowa dewiza. Aha, no widzisz. Jeżeli my was tutaj zanudzamy, to nam napiszcie, żeby zmienić temat. Na przykład. Albo to nie. No to tak, wewnętrzne szczęście to wiemy, prosperity wiemy, obfitość. No bo co? Bo jak w nas w środku jest balans, to jesteśmy i zdrowi, tak? I zadowoleni z życia. I wcale niepotrzebne nam jachty i Aston Martiny. Zdrowi, bo jak praktykujemy jogę, to nie chorujemy. O tak. Nie chorujemy. Ja do lekarza nie chodzę. Ja do lekarza, u lekarza byłem w przeciągu ostatnich 10 lat. Byłem raz, jak zmieniałem pracę właśnie. No, musiałem zrobić badanie. Aha.
No ja też nie choruję, ja mam się, miewam się dobrze. Zresztą ja zawsze byłam bardzo zdrową kobietą, więc ja się z tego cieszę. Ale właśnie praktykowanie kundalini jogi daje mi to, że tak jak Yogi Bhajan mówił, wieku nie mierzymy ilością lat, a gibkością kręgosłupa. Tak? Mhm. I się mnie pytają, a czy ty tam sobie coś robisz, a to tamto, bo ty za dobrze wyglądasz. Ja mówię, słuchaj, celebruję życie. No właśnie, może ktoś powie, ile Wiola ma lat? Na tyle, tyle na ile wygląda, czyli ile? 22, 2, 3? No, pewnie, do setki. Bo jogini właśnie wyglądają młodo, także polecam, codziennie rano yoga kundalini. No tak, ja skorzystam z okazji, przy okazji codziennie rano, tak. Kolejną grupę rano, Rise and Shine, czwarta seria, będzie, zaczynamy 19 lutego, będzie to poniedziałek i będziemy kończyć 30 marca, czyli na krótko przed świętami, jak one się nazywa, Wielkanocy, czyli Wielkanoc to jest odrodzenie, no, przed, tak? Przed tak, bo wiosna odrodzenie. Się zaczyna 21, chyba 21 marca jest kalendarzowa. Tak. To ja zapraszam na to. No i co? No i dużo codzienne piątkowe zajęcia zawsze są. Można przychodzić. Teraz prowadzę kurs dla początkujących. Powiedz, jak to wygląda, te poranne zajęcia. Poranne zajęcia, aha. Żeby ludzie wiedzieli. Tak, poranne zajęcia wyglądają w ten sposób, że ja włączam kamerę. To jest grupa zamknięta, tylko dla tych, którzy chcą, którzy się zadeklarują. I ja zaczynam za 5-6. Za 5-6 włączam, tak jak teraz, mamy live. Za 5-6 UK time. Za 5-6 UK time, tak, londyńskiego czasu. Czyli polski czas za 5-7. 7, czyli łatwiej Wam troszeczkę. Można sobie pospać. Możecie dłużej spać. Tak, i włączam to powitanie. Mamy słowo od mistrza. I to od Yogi Bhajana. I to nadaje ton dzisiejszej praktyce. Tak, mamy kriję, teraz jest kriję na przebudzanie się do nowego ciebie, do nowej ciebie. No i potem jest potrójna ta medytacja. I mniej więcej to trwa około 50 minut, bo ja kończę około tak za 15, za 15, 7. Za 15, 7 kończymy. I wtedy każdy ma jeszcze chwilę. Chwilę na relaksację, bo w czasie tej praktyki się nie relaksujemy. Ja zawsze mówię już po, że a teraz sobie dajcie właśnie takie 3, 4, 5 minutek na to, żeby zintegrować tę energię, tak? Żeby jeszcze chwilę posiedzieć, pobyć w sobie. I wtedy wychodzimy na nowy dzień. Przepiękne. To jest niesamowite. Praktyki. Siedząc w domu, nigdzie nie wychodząc, będąc w Warszawie, w Poznaniu czy w Greenwich, można praktykować jogę. No moja jedna z dziewczyn była teraz w Australii, w Sydney nas oglądała. Były dziewczyny, tam ktoś jest z Szwecji, z Niemiec, z Francji, no, a mężczyźni z Polski. Jesteś? Mężczyźni byli na początku, a potem... Mężczyźni, ćwiczcie jogę. Tak. Tak, ale po co? Bo kiedy przebudzamy się do tego wewnętrznego potencjału, nie? To te soki życiowe nam zaczynają tak płynąć i to życie naprawdę robi się soczyste. Ja to mówię delicious, takie palce lizać. Tak? Też tak masz? Czy to tylko ja? No, to znaczy jeśli rano poćwiczysz jogę, rano coś zrobić, chociażby chwilę, to dzień zupełnie inaczej idzie. Wtedy tą energię, wtedy przez cały dzień dostajesz. Tak. Tak, dostajemy cały czas i za każdym razem możemy wrócić do tego czasu, kiedy czuło się ten błogostan. Tak, bo jak kończymy praktykę, to wtedy jest ten moment takiego, no takiego błogostanu. Jego jest trudno określić, ale to jest taki człowiek, tak się rozpływa w tym wszystkim. Jest tu, jest wszędzie, jest nigdzie. Tak, i chce się, ja zawsze jak już powiem końcowe satnam, to już chcę tam zostać. I obraz się wtedy rozpływa, tak? I wtedy w sesja się kończy. Nie rozpływa się, jeszcze mówię bye, bye, bye. Tak, ale to tak, to... No serdecznie zapraszam, mega moc i naprawdę dużo, dużo daje i radości, i szczęścia, a przede wszystkim dużo zmian w życiu na lepsze. Na lepsze. A ty kiedy robisz tą swoją prosperity na Ukrainie? To jest początek maja. Początek maja.
To jest Nikołajew, czyli lecimy samolotem do Odessy. Będzie generalnie warsztaty będę prowadził po rosyjsku, natomiast będzie prawdopodobnie ktoś z Polski, więc dla tych z Polski będę też tłumaczył na polski. Aha. Także nie przejmujcie się, Zanim zaczniemy naszą na prosperity, mhm. tak, na obfitość, pokażemy Wam za chwilę tą medytację. To tak, tutaj w UK będzie festiwal Kundalini Jogi, koniec maja, od 28 czy 9 maja, mhm. przez 5 dni ma być. I potem, od 29 maja, tak? 25? Nie, 29 się kończy chyba. Kończy się. Aha, to od 25 maja do 29. Potem wsiadamy sobie w samolot albo na prom, albo do samochodu, tunelem La Manche przejeżdżamy, jedziemy do Polski. W Polsce festiwal Kundalini Jogi jest od 30 maja do 3 czerwca. Tak, ja będę uczyć na obydwóch. Tomasz tam jest głównym dowodzącym, przebudzaczem. Jak to jest? Mi się bardzo podoba ta poranna piosenka. Mm-hmm. Szkoda, że nie masz gitary. Jak to leci? Wake up, rise up, sweet family. Ja nie pamiętam, potrzebna mi jest gitara. Gitara, no ale to jest takie boskie, jak ja to pierwszy raz usłyszałam. Co to jest rewelacja. Festiwal Kundalini Jogi, żebyście w ogóle mieli pojęcie. Jest to w środku lasu, tak? W centrum Polski, piękny ośrodek. To jest kilka dni takich bez trosk, bez kłopotów, kilka dni szczęścia. Zaczynamy rano praktyką. O 5. Tak, o 5 dla śpiochów. Można przyjść sobie też po śniadaniu. Tak. Mamy warsztaty takie wspólne, ale mamy też w ciągu dnia, mamy tych warsztatów ogromną ilość, bo przyjeżdżają polscy nauczyciele. Mamy bardzo dobrych naszych polskich nauczycielów jogi kundalini. Ludzie przyjeżdżają z całymi rodzinami, z dziećmi. Tak, ja w tym będą roku zabieram Juliana ze sobą. Dla dzieci, tak. Będzie Julian Diamond Heart. Są też, zawsze mamy jakiś też gości zagranicznych. Będzie Satkaram ze Szwecji, który będzie robił warsztaty Karam Krii. Będzie Satvant Kaur z Anglii. Siri Sadhana z córką, będzie Paramdjan, będzie Sergiej z Ukrainy, który będzie robił warsztaty gadki, będzie też Masza Fidosyjewa z Ukrainy, to jest taka nauczycielka, która organizuje tam na Ukrainie festiwal Kundalini Jogi, no to rewelacja. Więc chcemy jakoś się tutaj objedinić, w sensie połączyć siły, żeby ludzi stamtąd zapraszać i żebyśmy my tam też jeździli. Także program jest bogaty, będą koncerty, będzie wspólne śpiewanie, będzie też dyskoteka, tak, którą prowadzi Sirigian. Przepiękny. No. Można przyjechać z własnym namiotem w wersji economy, którą ja oczywiście polecam. Yogi Bhajan powiedział, że każdy człowiek raz w roku powinien spać w namiocie, że to jest w ogóle dla zdrowia, taka zmiana temperatury. Tak. Bo to jest tak, to jest początek, koniec maja, początek czerwca, noce mogą być chłodne, ale w dzień jest bardzo fajnie, ale jest też ośrodek, gdzie można sobie normalny wziąć pokój dwu, cztero, sześcio, ośmioosobowy, w zależności. Można, ale jedzenie jest przepyszne. Jedzenie wegetariańskie. Przepyszne. Mhm. Tam gotuje ten doktor, tak? Pan doktor? Ja ma doktor? Nie. Ale przepycha. Także ale polecamy. Słuchajcie, jak macie czas, akurat tutaj u nas w Londynie większość dzieci ma w tym czasie HFTM, tak? Czyli mamy to wolne od szkoły, dlatego ja zabieram Juliana ze sobą. A w Polsce mamy Boże Ciało w czwartek, więc jest wolne. I my celebrujemy Boże Ciało po jogicznemu. I to są tak naprawdę 4 dni wolne, tak? Bo większość ludzi sobie piątek też bierze wolne. Tak? No także fajnie, no zapraszamy. Tak czy inaczej, Tomek, jak można się z Tobą skontaktować a propos czy sesji indywidualnych na jogę, czy na medytację, czy na Twoje ustawienia horoskopu, tak? Na tą bilokację. Ja zamieszczę te linki pod naszą, tutaj pod tym, żebyście mieli dostęp. Pod
tam, on tam pod, albo ma. No gdzieś tam będą, w każdym bądź razie. Moją stronę też, jakby ktoś chciał skorzystać, to serdecznie zapraszam. Ja jestem dostępna i na prywatne sesje, i na grupowe, korporacyjne, na masaże uzdrawiania też polecam. A teraz, jeśli już czas chyba, potrzebne ci są pieniądze, zapraszamy do medytacji. Na prosperity. Tak. Ci, co ze mną robią, to i tak my to robimy. To co, Tomek, może wytłumaczysz, o co chodzi z tą medytacją na prosperytę? Panie jakie jest twoje spirytualne imię? Harjit Singh, czyli Jit, to znaczy zwycięski, zwycięzca. Tak. Lion. A Har to jest jedno takich z określeń na... jedno z słów, które określa, no też prosperity. Prosperity, bo har to jest co? No to nasienie boskie. God, tak? Po angielsku to jest tak fajnie, bo God to jest generator, organizer, destroyer. Czyli ten, co generuje, organizuje i niszczy. Tak? Mówią na to, na tą medytację na przykład na Ukrainie. Chodźcie, będziemy się dzisiaj harić. Harić? Tak. No to będziemy się harić. Co jeszcze? Zaraz wytłumaczymy, jak to robić. Natomiast w trakcie tej medytacji będziecie mieli zamknięte oczy, prawie zamknięte, wzrok skoncentrowany, 1/10 otwarte tylko, tak minimalnie skoncentrowany na czubku nosa, ale starajcie sobie wizualizować swoją obfitość wewnętrzną i zewnętrzną. No po całości. Ja nie biorę tych, jak to się mówi, niewolników nie biorę. Po całości. Tak. I tak, kręgosłup wyprostowany, ciało rozluźnione, tak? Buzia rozluźniona, żeby nie było takich żadnych. Wszystko rozluźnione, zrelaksowane. Kręgosłup wyprostowany, serce do przodu. I to jest tak, że to są. Nie wiem, czy wiecie, że każdy palec to jest inna planeta. Merkury. Słońce, albo Wenus, Saturn, Jowisz i Mars. Ziemia. Tak, Mars, tak. I to jest tak, że tutaj pracujemy z Merkurem i pracujemy z Jowiszem, tak? Aktywujemy. Merkury w astrologii to jest też planeta pieniędzy, tak? Planeta handlu, planeta zarabiania pieniędzy, a Jowisz, no Jowisz to Jowisz nam daje różne okazje, tak? Więc to są okazje do zarabiania pieniędzy. I też otwieranie się, właśnie ten fokus, ta koncentracja na tym czubku nosa, to powoduje, że nasz nerw optyczny się tak trochę robi nam zeza i nas ciągnie. I chodzi o to, żeby zacząć zauważać te okazje, które one wokół nas, one są, tylko my ich nie zauważamy. Tak, i teraz, możemy je przegapić. Tak, możemy przegapić. I wtedy, kiedy tworzymy to złote jajo, tak, bo to jest... I tutaj tak, prawy palec niżej, tak, widać? Kiedy tworzymy to złote jajo, piękną bramę... Lewy palec wchodzi między prawy palec tutaj, a dłoń, w ten sposób. Tak, robimy tą złotą bramę i obserwujemy siebie, jak przechodzimy przez tą bramę do życia w obfitości. My tak sobie tutaj żartujemy, ale to jest naprawdę bardzo poważna medytacja. Ale absolutnie. Ja ją robię codziennie od iluś tam lat. Zamanifestowało się dla mnie dużo. Teraz robię to w grupie i widzę, jak co ja do siebie przyciągam. Jaka jest manifestacja, jak szybko się manifestuje to, o czym ja sobie pomyślę. Albo jak zauważam, o, tutaj mogę zrobić to. O, ktoś do mnie przychodzi. Czy mogłabyś ze mną zrobić to, tamto? Zróbmy to razem. Zamanifestujmy coś pięknego razem. W służbie dla ludzi, tak? Tak jak teraz sobie po prostu dzielimy się tym z wami. Zapraszamy was do wspólnej medytacji. Mantra Har. Har właśnie to jest ta pierwsza część mojego imienia duchowego. Har, tak? Har i to har wybijamy, ja co tak mówię, wybijamy mocno. Z pępka, tak? Har, har. Ja troszeczkę przesadzam, tak? Ale jakby energię widać. Z pępka na tym, na har, wciągamy delikatnie brzuch, no to idzie tak automatycznie. Har, har, har. Tak, ja sobie mogę zrobić tak, będzie wtedy lepiej widać. A po co? Po co podpępkowym? Bo tutaj mamy ten tak zwany Dan Chen, 72 000 nadis.
nasze centrum energetyczne. I wtedy, kiedy pompujemy tym brzuchem, to ta energia po całym ciele i przeczyszczają nam się kanały. Jesteśmy bardziej otwarci na przepływ obfitości tej boskiej energii, która wokół nas jest. A więc tych, którzy jeszcze nie zasnęli przed telewizorami, których nie zanudziliśmy, zapraszamy do wspólnej medytacji. Tak, no zaraz będzie godzina. Ok, zrobimy sobie 3 minutki i potem pożegnamy się. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę piszcie. Jak będziemy w stanie, to odpowiemy, tak? A następnym razem zrobimy następną video. Słuchajcie, więc tak. A, przygotujemy się. 3 minutki, może to tak nie za głośno jest. Har. Patrzymy na czubek nosa. Har. Mocne har. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij zamek podstawy, czyli mięśnie w okolicy odbytu. Pociągnij energię do góry po kręgosłupie, opuść podbródek. I wydech. I pozostań przez chwilę, poczuj swoje ciało. Życzymy Ci dużo pieniędzy, obfitości wewnętrznej.
i zewnętrznej prosperity. Pełnego zdrowia przede wszystkim. God bless you. Oczywiście. Sat Nam. Sat Nam. Waheguru. O, ja zawsze mówię tak. Sat Nam, Waheguru. Niech nas Bóg błogosławi. Waheguru Dzika Kalsa. Waheguru Dziki Fate. Wiesz, to jest taka wspaniała okazja, żeby razem popraktykować, bo nam się to tak rzadko zdarza. No. I po prostu ten potencjał energetyczny jest taki, aż tu buzuje. Ostatni raz się widzieliśmy na festiwalu. Na festiwalu. W zeszłym roku na festiwalu Kundalini w Polsce. Tak. Aha, czyli w czerwcu. W czerwcu. W czerwcu. No słuchajcie, przesyłamy wam tą energię. Poczujcie moc to. Miłości, moc poczujcie światła. To. Niech wam się święci. O God. Sat Nam, kochani. Wszystkiego dobrego. Piszcie do nas. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w przyszłości. Mam nadzieję, że na którejś z naszych sesji i na festiwal. Mhm. Jednym i drugim. Na festiwalu też zrobimy zajęcia. Słuchajcie, jutro Richmond Hill Gate, 7:30. Ej, czekaj, bieganie czekaj, najpierw przed komputerem, za 5:06, skończymy za 15:07, to akurat ci, co mają bliżej, to dobiegną do Przyjeżdżacie Richmond Parku. Do Richmond, Richmond Hill Gate, wejście do parku Richmond i tutaj, słuchajcie, są stada jeleni. Można biegać z jeleniami. Waheguru. Waheguru. Sat Nam.